Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do środka. Witajcie w kolejnym odcinku Wkręć się w Betanię. Dzisiaj jesteśmy w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i jest z nami ksiądz kanonik Andrzej Kozakiewicz, który prowadzi nas po sanktuarium i opowie ciekawe rzeczy związane z tym miejscem. Mam nadzieję, że ciekawe. Witam serdecznie i zapraszam na spacer rzeczywisty i wirtualny po Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, po naszej świątyni, która właściwie miała być w innym miejscu. Miała ona stanąć obok kaplicy sióstr Jezusa Miłosiernego przy ulicy Poleskiej, ale ówczesne władze, które nie bardzo tego pragnęły, postarały się, żeby tam inny obiekt stanął. I tak więc zabrakło miejsca na kościół, ale Pan Bóg dalej swoje plany realizował i właśnie w tym miejscu, na Białostoczku, wybrał to właściwe miejsce na świątynię Bożego Miłosierdzia. Zaczynamy zwiedzanie od najważniejszego miejsca w świątyni, od serca świątyni. To jest tabernakulum, gdzie właśnie mieszka Pan Jezus Eucharystyczny, a nad nim w naszej świątyni widnieje obraz Jezusa Miłosiernego. Ten właśnie obraz, który Pan Jezus objawił siostrze Faustynie, którego bardzo pragnął, żeby był namalowany. I to właśnie, że on dzisiaj jest, ten obraz i w naszej świątyni, a ten oryginalny obraz w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie, to jest wielką zasługą księdza Michała Sopoćki, który został wskazany przez Pana Jezusa na prośbę poprzez modlitwę świętej Faustyny, ażeby był jej kierownikiem duchowym i takim współrealizatorem tych wszystkich pragnień, które Pan Jezus powierzył siostrze Faustynie. I tutaj właśnie patrząc na ten obraz, na promienie Jezusa Miłosiernego, patrzymy na naszą całą świątynię. Proszę zauważyć, że architektura tej świątyni jest nawiązaniem do promieni Miłosierdzia Bożego. Sklepienie w formie wachlarza jakby przedłuża te promienie, które Pan Jezus wysyła ze swojego serca, promienie czerwone i promienie bladoniebieskie, które dalej są powtórzone w oświetleniu sztucznym, a także w witrażach w naszej świątyni. Witraże w tonacji czerwonej i w tej czerwieni są postacie, ludzie, którzy pełnili miłosierdzie chrześcijańskie. Może właśnie na chwileczkę się zatrzymajmy przy apostołach Bożego Miłosierdzia. Jest ich troje w naszej świątyni, są ich obrazy i relikwie. Święta siostra Faustyna, myślę, że postać bardzo znana dla wszystkich. Jej obraz, taka prosta, skromna zakonnica, pod obrazem są relikwie. Siostra Faustyna ukazuje nam Jezusa Miłosiernego, Jego właśnie orędzie, które On objawił, swoje nieskończone miłosierdzie. Możemy to właśnie czytać w dzienniczku, które ona zapisała na polecenie swojego spowiednika, księdza Michała Sopoćki. Tak jak wspomniałem, to, że powstał obraz Jezusa Miłosiernego, to jest właśnie zasługa księdza Michała Sopoćki. On wszystko zorganizował, wszystko jakoś tak ustawił, zresztą nawet i sam pozował do tego obrazu. I właśnie dzięki jego pracy, dzięki jego staraniu powstał ten obraz Jezusa Miłosiernego. Ksiądz Michał Sopoćko wiele mówił, wiele pisał, bardzo dużo rozmów przeprowadzał z dużymi osobami po to, żeby właśnie spełnić to pragnienie Pana Jezusa, aby święto było uroczyście obchodzone i dopiero właśnie Jan Paweł II, papież miłosierdzia. Myślę, że korzystając z wielkiego dorobku księdza Michała Sopoćki, to święto ustanowił najpierw dla Kościoła w Polsce, a potem dla Kościoła powszechnego, czyli na całym świecie. I to są właśnie te rzeczy, z których korzystamy dzisiaj my. To jest właśnie wielka praca księdza Michała Sopoćki i siostry Faustyny, która dzisiaj wydaje owoce właśnie w naszym życiu. Dzięki nim możemy wielbić Boże Miłosierdzie na całym świecie. I możemy właśnie patrywać się w obraz Jezusa Miłosiernego, możemy koronką modlić się, możemy przeżywać święto Bożego Miłosierdzia, możemy brać udział w różnych formach apostolstwa Miłosierdzia Bożego. Nie byłoby to możliwe, gdyby Pan Bóg nie dał Polsce i światu papieża Jana Pawła II. Jest jego obraz i relikwie w naszej świątyni. To jest właśnie papież, który ukazał Boże Miłosierdzie światu. Można powiedzieć, że to jest papież, który mówił to, czego nie mogli powiedzieć ani Faustyna, ani ksiądz Michał Sopoćko. Jako kulminacją tego było poświęcenie bazyliki w Łagiewnikach i oddanie świata
Bożemu Miłosierdziu, którego to aktu właśnie dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II. Jeszcze zwrócę uwagę na bardzo ważne miejsce w świątyni naszej. Myślę, że tutaj najważniejsze po tym głównym miejscu to jest kaplica Matki Bożej Miłosierdzia. Matka Bożej Miłosierdzia ma swoje również wielkie znaczenie w kulcie Bożego Miłosierdzia, ponieważ w 1935 roku ksiądz Michał Sopoćko po raz pierwszy tam głosił kazania o Miłosierdziu Bożym w Niedzielę Przewodnią, czyli obecną Miłosierdzia Bożego, i po raz pierwszy ukazał światu obraz Jezusa Miłosiernego. Po raz pierwszy właśnie do publicznej czci okazał obraz Jezusa Miłosiernego, tak jak Pan Jezus tego życzył, ażeby ten obraz był czczony na całym świecie. Także właśnie Matka Boża Miłosierdzia, można powiedzieć, jakby zrodziła kult Bożego Miłosierdzia. Właśnie tam po raz pierwszy ludzie oficjalnie dowiedzieli się o Bożym Miłosierdziu i mogli właśnie sławić to Boże Miłosierdzie, patrząc na nowy, nieznany jeszcze obraz Jezusa Miłosiernego. Mam nadzieję, że właśnie również młodzież, która przybędzie do tej świątyni, do sanktuarium na spotkanie w ramach Światowych Dni Młodzieży, również doświadczy tej potęgi Bożego Miłosierdzia właśnie w tej świątyni, miłosierdzia, które i przez te promienie, i to oświetlenie, te witraże, tę świątynię będzie przenikało nasze serca i oby tak było, byśmy byli miłosierni jak Ojciec. Właśnie. Księże proboszczu, w lipcu będziemy gościć tutaj młodzież z całego świata. Co ksiądz chciałby, żeby młodzież zapamiętała z wizyty tutaj w tym sanktuarium i na temat księdza Michała Sopoćki? No przede wszystkim, żeby młodzież doświadczyła Bożego Miłosierdzia właśnie tutaj. Owszem, byśmy chcieli, ja bym chciał i myślę, że nasza archidiecezja by chciała, żeby młodzież też zapamiętała to miejsce ważne na kuli ziemskiej, właśnie Białystok, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, taki ważny ślad Bożego Miłosierdzia. Tym śladem właśnie jest obecność relikwii apostoła Bożego Miłosierdzia, księdza Michała Sopoćki, który tutaj działa, który wysłuchuje naszych modlitw, właśnie zanosi je do Pana Jezusa Miłosiernego i chciałbym właśnie, żeby te modlitwy, które młodzież będzie zanosiła, ażeby rzeczywiście przyniosły owoc tejże właśnie młodzieży. Czy ma ksiądz informacje na temat tego, jak zostają wysłuchane łaski za wstawiennictwem błogosławionego księdza Michała? Tak, mamy informacje. Oczywiście tutaj są spisywane intencje w tej księdze intencyjnej na karteczkach. Czytamy je codziennie w godzinie miłosierdzia przed koronką, ale otrzymuję bardzo dużo informacji, listów przysłanych pocztą, telefonicznych, jakichś świadectw drogą internetową, ludzi, którzy doznają łask. Część jest nawet takich udokumentowanych medycznie, które są przekazywane do kurii, do specjalnej komisji, która no, sprawdza jakby wiarygodność tego, ale oczywiście ludzie bardzo dużo właśnie tutaj piszą i dzwonią, dziękują właśnie za łaski otrzymane w tym sanktuarium, poprzez modlitwę w tym sanktuarium. Ksiądz Michał Sopoćko był znany z tego, że jego marzeniem było powstanie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i rozszerzenie kultu miłosierdzia. Jakie ksiądz ma marzenia związane z tym miejscem? No, ja mam takie pragnienie, żeby z tej świątyni płynęło Boże Miłosierdzie, płynęło dobro, łaski dla ludzi, którzy tutaj przybywają. To jest takie pragnienie moje duszpasterskie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. W 2007 roku sanktuarium zostało poświęcone, a rok później, we wrześniu 2008 roku, odbywała się tutaj beatyfikacja błogosławionego księdza Michała Sopoćki, na którą przyjechało około 70 tysięcy wiernych. Tak jak wspominałam w poprzednim odcinku, to właśnie tutaj, 21 lipca, odbędzie się czuwanie pielgrzymów z całego świata, mieszkańców Białegostoku i wolontariuszy, na którym każdy z nas będzie mógł się przekonać, czym jest Miłosierdzie Boże, poprzez spowiedź i wspólną modlitwę. Nie możecie tu zabraknąć.